Okej, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu. A to jest, jak widzicie, kolejny odcinek naszej serii A&A, czyli Zapytaj Chmiela. Jest to już szósty odcinek, kontynuujemy. Teraz jest, z tego co widzę, ile jest pytań? 20. Widzę, że tutaj dużo pytań podawał Bartosz Wójcik, także... Wojcik. Także będę mniej więcej do tego pytania odpowiadał chyba w jednym. Nie, dobrze mówię? No, zobaczymy. Na razie jedziemy od dołu. Także co, jedziemy po kolei. Oczywiście A&A się musiał spóźnić. Miało być 12 grudnia. Będzie dopiero 14. Dzisiaj obrobię wieczorkiem jakoś, także wieczorkiem się już jakoś pojawi. Musicie mi to wypatrzyć, ale znowu, kurwa, brak czasu, brak chęci, brak motywacji do wszystkiego. I to tak się składa, odkłada i wiecie jak to jest. Ale dobra, jedziemy. Pierwsze pytanie od Bartosza Wójcika, tylko sprawdzę. Nagrywa się. Okej, tylko sobie podkręcę. Dobra. Czy jadłem kiedyś kota? Oczywiście, że wpierdalałem kiedyś kota. Najlepsze są na kanapce, pamiętaj. A jeszcze lepsze są, kurwa, jak się robi je na patelni. No, wtedy to jest siła. W ogóle rzecz biorąc, to jakoś nie lubię specjalnie kotów, tak? Kurwa, przy okazji powiem, ale nie wiem, nie lubię po prostu. Jakoś tak mnie obrzydzają w ogóle. Jak się uczysz? No, uczę się ogółem rzecz biorąc tak niespecjalnie dobrze, niespecjalnie źle, tak normalnie. Nie jakoś wybitnie, ani nie jakoś specjalnie źle. Czy jadłem mokre suchary? No, wpierdalałem kiedyś mokre suchary, ale to na Sudanie się wpierdala mokre suchary, bo tam jest nadmiar wody zawsze, to no, takiego suchara się odupcy niczym, kurwa, Strasburger. W tym familiadzie. Czy gram w gry stopami? O kurwa mać. Trudne pytanie. Stopami? Chciałbym to przetestować, kurwa. Nie, dobra, nie będę tego testował, ale nie grałem jeszcze w gry stopami, muszę to kiedyś przetestować. Zajebiste pytanie, ziomek. Muszę sobie to kiedyś obczaić. Czy można grać w gry stopami? Czy masz na imię Chmielu? Nie mam na imię Chmielu. Chmielu to jest ksywa od nazwiska. Nazwisko mam Chmielewski. Mówiłem chyba kiedyś w jakimś A&A czy gdzieś tam. Nawet w niektórych filmach też jest pokazane. Czy jesteś kosmitą? Kurwa, no rzeczywiście, faktycznie, oczywiście, jakże inaczej mógłbym nie być kosmitą. Ogółem ostatnio oglądałem jakiś program taki, kurde, o kosmitach, właśnie coś tam o Area 51. Coś tam pierdoli, dosyć ciekawe to było na Discovery Channel. Podobało mi się. Jak wygląda twój dom lub twoje mieszkanie? Mieszkanie, trzypokojowe mieszkanie, kuchnia, łazienka, wystarczy. Krótki opis. Czy masz jetpack? Na jetpack kod jest chyba... Czekajcie. Jetpack. Rocketman. Wpisujesz Rocketman. Nie wiem, na czym, na kartce napiszesz sobie i masz jetpack. Czy grasz w Happy Wheels? Nie gram w Happy Wheels, ale kiedyś grałem i nawet taka w sumie beczkowa gierka. Ile dostajesz hajsu z YouTube'a? Z YouTube'a dostaję około mnóstwo hajsu, a w przybliżeniu około dużo. Także mnóstwo jest taką kwotą przybliżającą hajs z YouTube'a. Następne pytanie od Bartosza Wójcika. Czy jestem ninją? Tak. Jaka była najśmieszniejsza sytuacja w twoim życiu? Najśmieszniejsza sytuacja w moim życiu. Co było moją, kurwa, najśmieszniejszą sytuacją w życiu? Musiałbym się w sumie konkretnie zastanowić. W sumie najśmieszniejszą taką sytuacją było to, że kiedyś jechałem sobie ze znajomym, wracał chyba do domu, czy jakoś tak to było, wracał do domu, zostawił w ogóle klucze gdzieś, już byliśmy centralnie pod jego domem, w drodze do jego domu i w pewnym momencie kapnęliśmy się, że trzeba zapierdalać na drugi koniec Krakowa po klucze, także to była trochę bekowa sytuacja, ale dużo takich spraw było, dużo. To jest duże opowiadanie, mówiłem. Jest srebrne i nie da się tego pomalować, co to jest. Kurwa, proste człowieku, takie pytanie zadajesz, przecież wiadomo, co to jest. To ja, Melinu, kurwa. Tego nie pomalujesz przecież. Skąd masz przepisy na te wspaniałe dania, które nam prezentujesz? Mówisz o kanale, jak zrobić. Ten kanał
wrzuciłem tylko testowo jeden odcinek, zobaczyć jak to się przyjmie i nie za bardzo się przyjęło. Tak chciałem zrobić sobie taką beczkę. O, ale niektóre dania, które pokazywuję tutaj w A&A, to normalnie, no, po prostu wpisujesz w Google na przykład jak zrobić kurde kebaba i masz, tylko że tutaj są inne trochę wersje, dlatego ja ulepszam te wersje. Czy jesteś Jediem? Jediem? Jedi? Jedi? Nie, nie jestem Jediem. Jestem Jodą. Czy czaro GoPro? A to już Marek napisał. Dobra, następne pytanie w takim razie. Chuj, jedziemy bez cięć. Jedziemy w takim razie. Następne pytanie. Marek Miszk. Czy czaro GoPro to emocipka? Nie wiem, nie wiem, kurwa. Czy jest emocipką? Emocipki? Dobry deal. Następne pytanie od Bartosza Wójcika. Czy twój pies jest mistrzem parkiera? Parkiera? Mój pieseł nie jest mistrzem parkiera. Ale dobra. Jedziemy bez cięć, kurwa, nie chcę się później ciąć tego wszystkiego. Albo potem zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Patryk Olas, czy palę, tak, czy nie? Nie palę. Zależy też co. Tyskie, jakby wyglądało krzesło, gdyby nasze kolana zginały się... Co, kurwa? Jakby wyglądało krzesło, gdyby nasze kolana zginały się w drugą stronę? Kurwa. No nie wiem, tak jakby chyba do góry nogami było, tylko bez tych, bez nóg, tak mi się zdaje. Czy jeśli jestem głodny, a nie chce mi się jeść, to jestem głodny, czy nie jestem? Pojęcie głodu to jest bardzo trudne słowo, kurde, i bardzo trudne do zinterpretowania. Jeśli jesteś głodny, a nie chce ci się jeść, to możesz się napić. Pamiętaj, że wtedy przejdzie głód. Jeżeli wpadam na jakiś pomysł, a jestem głupi, to ten pomysł będzie pomysłem, czy pomysł nie, to nie... Jeżeli wpadam na jakiś pomysł, a jestem głupi, to ten pomysł będzie pomysłem, czy pomysł to nie będzie pomysł, bo jestem głupi. Myślę, że to będzie głupi pomysł, ponieważ jesteś głupi, a jeżeli byłbyś głupi, a jeżeli był to mądry pomysł i byłbyś głupi, tak to powiem, to po prostu wtedy by był pomysł. A teraz jak jesteś głupi i to jest pomysł, głupi pomysł, to po prostu to jest głupi pomysł. A jeżeli byś był mądry i to by był pomysł, to by był głupi, to by był po prostu pomysł. Także pomysł jest bardzo głupi. Pomysł taki, że siła. Następne pytanie, MSDemian 345. Jakiego konwertera używasz, jakiej nagrywarki do gier, bo ja frapsa i nie wiem, który dobry programik. O, jak widzicie, ja używam aktualnie Action, Mirrorless Action. I tym nagrywam specjata głównie. Bardzo dobry program, mogę ci polecić go serdecznie. Natomiast konwertera do nagrywania z PlayStation 4, PlayStation 3, to mam taki konwerter DVI oddzielnie zasilany, który jest potrzebny do ominięcia tego zabezpieczenia HDCP, bez którego by się nie obeszło. Ja już go zakupiłem jakieś kurde półtora roku temu, gdy kupowałem sobie nagrywarkę do Playa 3, którą jest Live Gamer HD, tutaj podpięty pod PCI Express w komputerze. I z tej racji też nagrywam programem Recentralem z konsol. Program się nazywa Recentral. Następne pytania, jedziemy dalej, bez cięć oczywiście, po co, nie chce mi się ciąć wszystkiego. Później może potem zobaczymy. Czy twój pieseł wypróżnia się hajsem, że masz kasę na wszystkie gry? Nie, po prostu mój pieseł wali kurwa takie kupy, że jak idę na pole z piesełem moim, to muszę brać taką siatę, że kurwa te z Lidla za 50 groszy się umywają, więc... Pieseł nie wali kupy pieniędzmi, ale hajs z YouTube'a jest i ma się hajs na gry. Czy mieszkam w bloku? Dlaczego nie lubię... A to już Marek Miszk zadał pytanie. Czy mieszkam w bloku? Tak, mieszkam w bloku, w mieszkaniu. Dlaczego nie lubię frytek z musztardą? Ponieważ frytki z musztardą są dziwne, gdyż wolę frytki z na przykład ketchupem, kurwa, na przykład. Nie wiem, czym sosem barbecue na przykład, kurwa. Wiele może być frytek. Naprawdę niektóre frytki są dobre. O kurwa, aż mi się iPhone przesunął. Dobra, następne pytanie. Bartosz Wójcik. Jak pieseł ma na imię? Pozdro. Mój pieseł ma na imię Saba, Sabina, jak to chce, jak tam kto woli. I to jest Cocker Spaniel, już kiedyś tam mówiłem. Taki zajebisty pieseł. Może będzie jakiś filmik z tym piesełem. Zobaczę. Jak mi będzie się chciało, to coś nagram z nią. TIS 103. Co sądzisz o graczach, którzy przechodzą gry na 100% od A do Z?
Powiem tak, jak ktoś chce sobie maksować, to ja nie mam nic do tego. Niech sobie maksuje, niech sobie wszystkie achievy zdobywa, niech sobie wszystko robi na 100%, nie mam w tym nic złego. Sam kiedyś tak robiłem na Xboxie, jak jeszcze miałem swojego pierwszego Xboxa, z racji na to, że jakoś mi się nie powodziło w tamtych czasach specjalnie. Nie miałem zbyt dużo gier i po prostu kupowałem jedną grę i na przykład grałem w nią kurde z 2 miesiące. No wtedy to już robiłem praktycznie wszystkie, a w ogóle zapomniałem pasu do tego konta Microsoftu swojego a tam miałem naprawdę dużo tych gamer pointów, czy gamer tagów, czy jakiegoś tam gówna, tych takich pointów tam Xboxowych. Więc wtedy to tam nabijałem jeszcze sobie to i przechodziłem tak, więc nie mam nic do tego. Dlaczego odpowiadasz na idiotyczne pytania? Ja powiem ci tak, te pytania są bardzo idiotyczne, ale niektóre są naprawdę zabawne, dlatego odpowiadając na nie mam dobrą beczkę. To jest właśnie dlatego, a poza tym jestem lekko pojebany, więc tak już wychodzi. Skąd pomysły na własne nazwy, typu pieseł itp.? Pomysł pod wpływem chwili impulsu. Ale już pieseł to akurat już jest dawno nawet. I pieseła to tam kiedyś przejąłem na jakiejś stronce. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest pieseł, kurwa, to ja wam pokażę, bo pieseł to jest bardzo ważny zwierzę. To jest pieseł. Kurwa, pieseł. Jak po prostu zobaczyłem to, to jebnąłem. Ale niektóre nazwy po prostu to wpadają tak. BM wpada do głowy i już zostaje, na przykład, kurde, co tam było w czasach przepełnionych chamstwem, to mi po prostu tak wpadło do głowy. Dużo takich tekstów, właśnie pomysłów, nazw, wpada tak nagle, BM, taki boom. I to jest taki nagły atak, że tak powiem. No i ostatnie pytanie zadał Spoko Gamer. Jaki masz upload? Wiesz co, upload mam chyba 5... Czekaj, kurwa, wiem, że mam download 120 MB na sekundę w UPC, także upload, z tego co mi wiadomo, to jest chyba 4 albo 5 megabitów na sekundę, jakoś tak tam pisało, ale i tak to jest dosyć szybko, gdzie film, kurde, przy takim uploadzie, jak ja mam aktualnie, wysyła mi się film, który ma 2-3 giga jakoś, no dajmy na to 3 giga film, wysyła mi się jakąś godzinę, do godziny max, więc to jest i tak szybko, naprawdę, naprawdę bardzo szybko. No i co, skończyliśmy wszystkie pytania, myślę, nawet nie myślę, bo widzę, także zapraszam do następnych odcinków, no i nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami pożegnać, zaprosić tak oczywiście do następnych odcinków, powtarzam się w chuj. Widzimy się za 2 tygodnie, mam nadzieję, że za 2 tygodnie, nie za jakoś później, ale za 2 tygodnie się postaram wrzucić. Nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami pożegnać. No i cześć wam wszystkim.